Analizy i prace dotyczące podziału województwa mazowieckiego są już zaawansowane, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ostateczną decyzję podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, podział województwa mazowieckiego jest godny rozważenia. Takie prace i analizy są zaawansowane, zresztą to nie jest nic nowego. My zapowiadamy potencjalne decyzje tego rodzaju już od dawna. Ja dodam do tego, o czym pani mówiła, że tego rodzaju rozwiązania są stosowane na całym świecie, gdzie właśnie stolica, która zawsze jest bogatym miastem i ma wpływ nie tylko na region, ale cały kraj, bardzo często jest wydzielana z województwa. To z kolei, jak dodaje Michał Dworczyk, ma być z korzyścią dla regionu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału województwa mazowieckiego ma podjąć kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy na pewno o szczegółach będziemy dyskutować. To, co dziś potwierdza szef kancelarii premiera, jeszcze wczoraj starał się tonować poseł partii rządzącej. Mamy na chwilę obecną fakt medialny. Mówi się, pisze się o tym, że coś takiego ma nastąpić. Bo to właśnie dziennik Gazeta Prawna napisał, że partia rządząca chce zmian administracyjnych na Mazowszu, polegających na wyodrębnieniu stolicy. Pomysł krytykuje marszałek województwa Adam Struzik. Absolutnie nieracjonalne, wręcz szkodliwe dla województwa. Prowadzi do rozbioru najlepiej rozwijającego się regionu w tej części Europy w ostatnim czasie. Ale zmiany administracyjne mają pomóc w pozyskaniu większych środków z Unii Europejskiej dla biedniejszych powiatów, co w dalszej perspektywie wyrówna obecne dysproporcje.